Znam ich. Trzeba uciekać, bo nas zabiją. Mam znajomych. Pomogą nam. Zabierzemy Miguela. A co ze szkołą? Później. Najpierw ratujmy życie. I jesteś taki przewidywalny i mało inteligentny. Myślałeś, że uciekniesz? Każdego to kiedyś spotkało. Ale ojciec nigdy się tak nie zachowywał. O czym mówił? Że Luz nie przekazała mu wiadomości. Ale ja dzwoniłam. Zrobiła mi na złość. Wie już o zespole. I na pewno nas wyda. To koniec. Chcę umrzeć. Uspokój się. Nie wytrzymam tego dłużej. Co to? Koszmarny zapach. Tani. A zaraz wymiotuję. Valeria i jej siostrzyczka muszą zniknąć z mojego życia. A ty wyrzuć te perfumy. Mnie się podobają. Okropność. Co jest? Gdzie byłeś? Mama dzwoniła, że babcia jest w szpitalu. Pojechałem tam, ale nie jest tak źle. Z babcią w porządku? Nic poważnego. Ale mama okropnie płakała. Przepraszam. Lupita pytała o mnie? Tak. Gdzie jest Giovanni? Nie wiem. Spakował się. Ciekawe, dokąd się wybiera. Dziwne. To twoje? Nie, to zegarek Teo. Podoba mi się, ale nie zamierzam mu go zabrać. Jest twój. Wielkie dzięki. Juli powiedziała, że jeśli nie zerwę z Nico, ich rodzina na tym ucierpi. Nie przyłożyłaś jej za to? Przestań. Nie wiedziałam, że Nico zerwał z Karen. Próbował mi to powiedzieć, ale przyszła jego mama. No, załatw wreszcie tę sprawę. Nie potrafię. Chcę z nim być. Chyba oszalałaś. Tak nie można. Nie potraficie się dogadać. Wiem. Mam do was prośbę. Nie mówcie o tym nikomu, proszę. Tylko Tomasowi. Żartowałam. Spokojnie, pomożemy ci. Zrobisz, jak uważasz. Chociaż nie podoba mi się twoja decyzja.
I jak poszło z Guillermo? Tak sobie. Dlaczego? Poprosił mnie o coś strasznego. O co? Żebym się zaprzyjaźniła z Gastonem. Co? Gaston jest najgorszy ze wszystkich. Jest chory. Guillermo nie może prosić o coś takiego. Nie wiem, o co mu chodzi. Oszaleję. Mama i Pepa wciąż coś do mnie piszą. Jest wiadomość od Hugo. Od Hugo? Kto to? Ten, z którym Alma zdradza Karla. Co? Dziwne. Dzwonił wiele razy. Ciekawe, czego chce. Nie wiem. Dobra, ja pójdę tam. Nie denerwuj się. Myślę, że dobrze zrobiłeś, rozmawiając z mamą. Teraz czas pogadać z ojcem. Nie zrozumie. Rozczaruje się. Przestań. Musi wiedzieć, jaki jesteś. To nie takie proste. Proszę. Cześć. Chcę oddać zegarek Teo. Zostawił go w naszym pokoju. Pojechał do domu i jeszcze nie wrócił. Jak to? On się nie rozstaje z tym zegarkiem. To jego ukochany zegarek. Może pożyczył go Giovanniemu. Nie martwcie się, jutro z nim porozmawiam. Na pewno? Jasne. Co Teo robił w ich pokoju? Muszę jakoś zawiadomić Franco o zespole Mii. Ale żeby Miguel się nie dowiedział. Señor Colucci. Panie Colucci. Soy una admiradora. Jestem fanką. De la mejor. Zespołu. RBD. RBD. Zabierz rzeczy. Franco nas odwiezie. Już. Czekam w aucie. Pożałujesz, że ze mną zadarłaś, idiotko. Przekonasz się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracowałam w weekend i chcę coś pozmieniać. Przecież wszystko jest w porządku. Według ciebie. Chcę, żeby uczniowie brali udział w olimpiadach matematycznych. Kiedy mają się uczyć? Bo chyba powinni. Oczywiście. Znajdziemy czas. Nie chcę, żeby mnie ośmieszyli. Mają warsztaty i lekcje, jeśli o tym nie wiesz. Wiem. Wymienimy je.